internet, który znamy po pracy. Internet, który jest tak naprawdę dostarczany przez Axel Springer. Wyobraźcie sobie Państwo, że internet to teraz taki Netflix, tylko dostarczany przez Axel Springer i największe korporacje. Nie ma na to naszej zgody. Jeśli przemaszerujemy, aby wyrazić nasz sprzeciw wobec tego, natomiast zanim przemaszerujemy, chciałem jeszcze poprosić jednego z naszych tutaj obecnych gości, Jarka Rafę, który uczestniczył w budowaniu internetu w Polsce, który może wypowiedzieć się na temat tego, jak ta dyrektywa zmieni internet, który znamy, ten tradycyjny, klasyczny, piękny, nieopatentowany, nieocenzurowany, taki mutowany, jakiś dziwny internet, który powstanie w wyniku zadania dyrektywy AKTA 2. Jarek, mógł mi zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, cóż to można mówić, o co przede wszystkim chodzi w tej dyrektywie. Są tam takie dwa artykuły, które już w tej chwili zmieniły numerację, ale na początku był to artykuł 13, artykuł 11, teraz to mają numer 17 i 15, żeby nam zamącić w głowie. Artykuł 13 jest tym takim najgroźniejszym, przeciwko któremu w całej Europie były i są organizowane protesty. Artykuł 13 mówi o tym, że właściciele portali internetowych mają nie dopuścić do tego, żeby się tam znalazły treści mogące łamać prawo autorskie. No to w jaki sposób oni mogą nie dopuścić? Zastanówmy się. Albo mogą na przykład wyłączyć w ogóle komentarze, czy możliwość wrzucania jakichś swoich zdjęć, filmów i tak dalej, albo zainstalują automaty, które będą filtrowały to, co my wrzucamy tam. I jeżeli będzie materiał, który jest w jakiś sposób podobny do czegoś, co sobie zaszczyt, na przykład, nie wiem, Disney, albo TVN, albo jakaś tam gazeta, to nie zostanie to po prostu przepuszczone. No i teraz, proszę Państwa, weźmy pod uwagę taką rzecz, że istnieje coś takiego, na przykład jak prawo cytatu, że my możemy użyć fragmentu na przykład jakiegoś filmu. Speak English. Listen, what's the protest? ACTA 2. What is that? Spit it out. Article 15. To zresztą na nim był wzorowany ten pomysł w ogóle, że ten automat na przykład nagrania śpiewu... Come on, explain, translate. What's that? Stop acting. Do you speak English? What is the protest about? Against the European Union directive. Brexit. ACTA 2. Yes. Do you want to explain? Yes, please. You can protest against the 11 and 13 Act. Just against Brexit. That we can create censorship. Brexit is the By somebody. The freedom of speech through the internet. So, is this in the... Because we're in Brexit, aren't we? Yeah. So will we have this? This is the UN one, I think. We're English, we want no deal. So can I shout something now? You want to wait for the EU? What can I shout? To get involved? Just stand there and... I shout. Robin Hood.
Brexit. Także tutaj mamy już taką bardzo, bardzo ewidentną możliwość cenzury na podstawie tego nowego rozporządzenia, które gdzieś jakby na bazie akta 2 jest w tej chwili procedowane. Także to są wszystko bardzo poważne niebezpieczeństwa. Jeżeli ktoś korzysta z internetu, to naprawdę powinien się tego bać i dlatego też ja się dziwię, że nas jest tutaj tak mało. No ale być może ludzie się obudzą dopiero wtedy, jak faktycznie to wejdzie w życie, zostaną pewne rzeczy zablokowane, nie będą mogli czegoś tam w internecie skomentować, zalinkować i tak dalej, ale wtedy już będzie za późno. Przez cenzurą w internecie, przez cenzurą. W internecie, precz z cenzurą, 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 w Disagree. Zgłaszamy. Teraz jest druga część naszego protestu, czyli marsz. Zapraszamy wszystkich do przemaszerowania. Będziemy iść od ulicy Floriańskiej, później przez Plantę do Dworca Głównego, później przez ulicę Westerplatte, następnie ulicą Siedną i aż później Gorską, aż dojdziemy do naszego miejsca, z którego zaczęliśmy, czyli do pomnika. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w marszu. Cenzury. Co bronimy? Internet. Precz cenzurą. W internecie. 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 Precz cenzurą. W internecie, precz z cenzurą, w internecie, w internecie, z cenzurą, w internecie, precz z cenzurą.
Cenzury! Dobro nie masz! Internet! Czego nie chcemy? Cenzury! Dobro nie masz! Internet! Do kosza! Akta 2! 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 Do kosza! Cenzury! Dobro nie masz! Internet! Precz cenzurą! W internecie! 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 Precz cenzurą! Chodźcie z nami! 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 Demokracji! Nasze prawo! Nie przejdziecie z tą ustawą! Demokracji! Nasze prawo! Nie przejdziecie! Z tą ustawą! Demokracji! Nasze prawo! Nie przejdziecie! Z tą ustawą! Demokracji! Nasze prawo! Nie przejdziecie! Z tą ustawą! Mój internet! Moja sprawa! Mój internet! Moja sprawa! Mój internet! Moja sprawa! Mój internet! Moja sprawa! Wczoraj Unia, dziś Bruksela! Wolność nam odbiera! Wczoraj Unia, dziś Bruksela! Wolność słowa nam odbiera! Unia, dziś Bruksela! Wolność słowa nam odbiera! Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela! Wolność słowa nam odbiera! Tego nie chcemy! Cenzury! Cenzury! Internet! Akta 2! Do kosza! 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 Nie oddamy internetu! 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 Zachęcamy wszystkich po dołączeniu się do protestu przeciwko dyrektywie, którą wprowadza Unia Europejska, która ma zamiar ocenzurować internet pod płaszczykiem ochronienia praw autorskich! Bądźcie z nami! 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 Bądźcie z nami!
Bądźcie z nami! Bądźcie z nami! Bądźcie z nami! Bądźcie z nami! Akta 2! Do kosza! 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 Akta 2! Unia Europejska! Unia Europejska wprowadza dyrektywy i rozporządzenia, które cenzurują internet! Mowa tutaj o akta 2 i o nowej regulacji CERN, która ma na celu filtrować treści w internecie, która będzie kontrolowała wszystko, co jest wkrywane do internetu. My, obywatele, nie zgadzamy się z tym, co chce zrobić Unia Europejska z internetem. Sprzeciwiamy się głośno na ulicy i zachęcamy do dołączenia się do sprzeciwu i do pokazania, że nie zgadzamy się na wprowadzenie cenzury w internecie. Bądźcie z nami! 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 Rozliczymy go w wyborach w maju do Europarlamentu. Zapamiętajcie ich nazwiska. Wolne memy! Akta 2 do kosza! 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 Dzisiaj jest cały Unii protestują też inne miasta przeciwko wprowadzeniu cenzury przez Unię Europejską. Między innymi protestuje Polska, Niemcy i Szwajcaria. Zachęcamy się do wyrażenia sprzeciwu Unii Europejskiej, która chce ocenzurować internet pod przykrywką ochrony praw autorskich i pod przykrywką ochrony obywateli przed terroryzmem. To nie jest prawda. To, co chce Unia zrobić, jest podpięcie filtrów internetowych oraz analizowanie treści względem tego, co każdy przesyła. Czyli Unia Europejska chce podpiąć filtry pod każdy portal w internecie, który będzie, te filtry będą analizowały treści przesyłane przez zwykłych użytkowników do internetu. Niezależnie od tego, czy użytkownik jest podejrzewany o terroryzm, czy nie, wszystkie treści będą analizowane. Każda treść wgrywana przez użytkowników do internetu będzie analizowana przez filtry Unii Europejskiej. Stop cenzurze! W internecie! 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 Proszę Państwa, filtry te też będą dotyczyły komunikacji prywatnej między użytkownikami, między innymi takiej jak facebookowy czat, czy ewentualnie inne. Więc to nie jest tak, że tylko to dotyczy tego, co uploadujemy, ale też nasza komunikacja będzie inwigilowana i będzie analizowana. Zalecamy do dołączenia się do protestu przeciwko cenzurze w internecie. Unia Europejska wprowadza filtry treści wgrywanej do internetu. Wprowadza to za pomocą dyrektywy dotyczącej praw autorskich i wprowadza to za pomocą regulacji, za pomocą rozporządzenia, które ma na celu rzekomo chronić przed terroryzmem. Tak naprawdę jest to ubranie władne słowa cenzura internetu.
zgromadzenie wymyślone przez Unię Europejską przewidywuje usuwanie treści z internetu w ciągu jednej godziny na żądanie rządzących. Czyli jest to uniemożliwienie dla małych stron internetowych prowadzenia zwykłych portali, gdyż będzie wymagana baczność 24 dni, 24 godziny na dobę, aby sprawdzać, jakie treści pokrywane na ich portale. Jeżeli pozwolimy na to, aby Unia Europejska przeforsowała regulacje, które kontroluje internet, będziemy mieli ograniczony przepływ informacji w internecie. Będziemy mieli problem uzyskać jakiekolwiek informacje w internecie. Będzie problem z prowadzeniem małych stron internetowych. Każdy obywatel będzie zobowiązany podpiąć filtry internetowe, które będą sprawdzały, co jest wkrywane do internetu. Każdy obywatel, który chce mieć stronę internetową, będzie musiał poddać się filtry, które będą sprawdzały, co zwykły użytkownik skrywa do sieci. Narzędzia wprowadzane przez Unię Europejską umożliwią śledzenie i sprawdzanie, co jest wkrywane do internetu. Unia Europejska wprowadza narzędzia, które będą inwigilowały zwykłych obywateli, które będą używały treści, które są niezgodne z tym, czego chce Unia lub czego chcą państwa rządzące. My się sprzeciwiamy, zachęcamy do dołączenia się i do protestowania z nami. Protestujemy przeciwko dyrektywie akta 2 i protestujemy przeciwko rozporządzeniu, które jest zwane TERREK. Rozporządzenie to jest znane w Grecji, w Niemczech, teraz również i w Polsce. Nie zgadzamy się na cenzurę w internecie. Dołączcie do nas. Chodź. Chodźcie z nami. Unia Europejska wprowadza cenzurę, mówiąc, że to jest metoda artystów. Jest to szczere kłamstwo i chodzi jedynie o podpięcie filtrów internetowych, które będą analizowały treści wkrywane do internetu. Dyrektywa akta 2 umożliwia usuwanie treści z internetu oraz cenzura prewencyjna jest wprowadzana tą dyrektywą. Rozporządzenie TERREK będzie powodowało, że sztuczna inteligencja będzie usuwała treści w internecie. Nie będzie to już decyzja człowieka, będzie to decyzja w poniedziałek będą głosowali TERREK. O co z tym chodzi? Że jak ktoś zarządza, jakiś polityk czy ktoś o usunięcie treści, to sztuczna inteligencja usunie do godziny. Czyli nie będzie można mówić prawdy na przykład o kimś. Nie, w poniedziałek będą to głosować. W ten najbliższy. Akta 2 do kosza! 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 Wolne memy! To nic. Memy. Tego chcemy. Wolne memy. Tego chcemy. Wolne memy. Tego chcemy. Protestujemy przeciwko unijnej dyrektywie znanej jako Akta 2, która pod pozorem ochrony praw autorskich wprowadza cenzurowanie, filtrowanie treści, które są wgrywane na portale internetowe. W ten sposób nie będziemy mogli
wrzucać tego, co chcemy, tylko będzie automat decydował o tym, co możemy wrzucić do internetu, a co nie. Jest to pod przykrywką wprowadzenie cenzury. My się temu sprzeciwiamy. Zapraszamy, chodźcie z nami, protestujcie z nami. Akta 2! Do kosza! 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 Do kosza! Akta 2! Do kosza! Akta 2! Do kosza! Akta 2! Do kosza! Moja sprawa! Mój internet! 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 Moja sprawa! Stop cenzurze w internecie! 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 W internecie! Demokraci, nasze prawo! Nie przejdziecie tą ustawą! Demokraci, nasze prawo! Nie przejdziecie z tą ustawą! Demokracji, nasze prawo! Nie przejdziecie z tą ustawą! Demokracji, nasze prawo! Nie przejdziecie z tą ustawą! Sprzeciwiamy się dyrektywie Unii Europejskiej o prawach autorskich, tak zwanemu Akta 2, która pod pozorem ochrony praw autorskich twórców wprowadza cenzurę w internecie, a także jeszcze bardziej niebezpiecznemu rozporządzeniu TERREK, które w oparciu, jak Microsoft przygotowała ta dyrektywa, będzie wprowadzany, które nakazuje usuwanie treści terrorystycznych internetu w przeciągu jednej godziny, tylko nie wiadomo, co to by miało być treści terrorystyczne. Okej. Być może jeszcze na razie jestem tylko jednym filmem, ale na dniach będę wrzucał tutoriale, jak być mogłaby być uznana za treść terrorystyczną. W tym momencie mam 1,5 tera. 130 kanałów. Dlatego jest to zagrożenie dla broni. Jakichś, wiesz, rozrywkowych skrypcji na tutorialach. Ja zgrałem około 6 giga na razie. Lipa, panie. Pewnie jeszcze swoi. W internecie. Stop cenzurze. W internecie. Stop cenzurze. W internecie. Stop cenzurze. W internecie. Stop cenzurze. W internecie. Ale to wiesz, tak około 200-300 filmów zgrałem na komputer. Nie, to ja mam dużo więcej. Nie wiem, ile tego ale to konwertowałeś link i wklejasz, czy jak? Ja to robię tak, że jest specjalny program do tego, który w ogóle jeszcze pozwala mi kontrolować aktualność bazy. Wydaje się z wynikiem DL, ale jak chcesz sobie sprawdzić, to tak jak mówię, jak mówię, bo ja przez konwertery, przez przeglądarkę. Ja też rozważałem, ale najwygodniejszy jest po prostu otwarty program na Windows, na Linux, na wszystko tak naprawdę jest. To nawet nie wiedziałem, że jest takie szczerze. No. Po prostu nazywa się, to się nazywa YouTube DL i szybciutko wszystko robi. W tym momencie na przykład śmieci kanał, który ma ponad 1000 filmów. Ile to zajmuje, aczkolwiek? Ile to zgrywa? W sensie, co ile zgrywa? Te wszystkie filmy. A, w tym momencie pracuję na około 2 miesięcy non-stop. Mam specjalny komputer do tego postawiony i leci. Aha. Do kosza! Akta 2! Do kosza! Akta 2! Do kosza! Akta 2! Do kosza! Akta 2! Do kosza!
Grodzką. Prosto i potem na Grodzką. A byłeś jeszcze na jakimś proteście, czy pierwszy raz jesteś? Pierwszy raz, bo tak naprawdę informacji prawie w ogóle nie było. Aha. No nie docierało do mnie, szczerze powiedziawszy. Ja jestem przeciw od czerwca 2018, ale protestuję od stycznia tego roku. Ode mnie kolega był tylko z klasy, od czego nie robił się rozprawa. O prawach autorskich, która doprowadzi do cenzury internetu, filtrowania treści, które wrzucamy do internetu. Ale ten Terek, czy co? Nie, akta. Sprzeciwiamy się temu, Nie będą głosowali, tylko ustalą z Komisją i Radą Europejską. Aha, no to przejdzie. Jedynie Terek będą. Ale jest szansa, że nie wejdzie. Jeszcze tyci akta. Aha, ale Terek będzie chyba gorsza niż akta. No zdecydowanie. A nikt o tym nie mówi, cholera. Nawet autor o tym nie mówi, jeśli kojarzy. No, tak. Ciekawostka. Myślę, że on o tym nie wierzy, bo to głównie na wykopie było. Stop cenzurze! W internecie! Stop cenzurze! W internecie! Stop cenzurze! W internecie! Stop cenzurze! W internecie! Czemu się zawiesiliśmy? Zgubiliśmy się, ups! No kurczę. Kasa ci piesa. To rozłączmy się. Połowa pójdzie tędy, druga tamten. Nie, będzie, nie będzie wyglądało tak spektakularnie. Ale jak się zbierzemy, pójdziemy z dwóch stron na środku. Już, na razie nie się Czyli trasa na spontanie, można powiedzieć. Ciekawe, bo nagle musi być zgłoszona. No? Na spontanie była zgłoszona. Nie no, osłonę mamy legalną z tego. A czyli się jebliśmy. Co? Czyli się jebliśmy z trasą jednym. No. Wracamy, słuchaj. Ale mało ludzi jest, bo większość to myśli, że nie przejdzie, albo że... Nie, większość to myśli, że już nie ma sensu, bo nikt o tym nie mówi, no że też. Kolejny ten. Zainteresowali się media w momencie, kiedy okazało się, że można na tym zrobić kapitał polityczny, a potem zrobiło się cisza. Tak. W chwili obecnej to wyrzucenie potępne na ulicę ponad 30 milionów... Ty się od znajomych dowiedziałeś o tym? Wiesz co, tak, od Łukasza, który tu był zresztą, już poszedł, bo musi znaleźć ten autobus do siebie. On zaraz dowiedział mi informację. W internecie! Przed cenzurą! W internecie! Przed cenzurą! W internecie! Przed cenzurą! W internecie! Przed cenzurą! W internecie! Precz cenzurą 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 w internecie! Tego nie chcemy! Cenzury! To obronimy! Internetu! Akta 2! Do kosza! 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 Mój internet! Moja sprawa, mój internet, moja sprawa, mój internet, moja sprawa, mój internet, moja sprawa, mój internet, moja sprawa, mój internet. Dyrektywa akta 2, którą wprowadza Unia Europejska. Protestujemy przeciwko regulacji TREK, którą wprowadza Unia Europejska. Obydwa podejścia Unii Europejskiej to są podejście do cenzurowania internetu i filtrowania treści w internecie. Filtry internetowe umożliwią
sprawdzanie i czytanie i oglądanie tego, to zwykły użytkownik. U mnie na przykład w klasie większość mówi, że nie wejdzie. Jedyne rozwiązanie, no, jakie jest, przetworzenie takiej ilości. Niby mamy 2 lata, ale no. Większość to w pierwszym miesiącu. Proszę? 2 lata do 5. Nie, 2 lata, a 5 lat to będzie. 5 lat to będzie stąd. W internecie. A po 5 latach będą od nowa głosowali. Tak. Bo to będzie 5 lat w wszystkich państwach Unii, a później będą od nowa głosowali. Tak. Co ty za bajzel? Widzieliście tego jednego głosowania? Tak. Tak, że pierwsze rzędy. Najśmieszniejsze jest tak, głosują najpierw poprawki do ustawy, a 15 sekund później głosują całość. No. Z poprawkami, które nawet nie znają. A tłumaczenie leci z opóźnieniem parę sekund. Wcale nie. Nikt tutaj nie oglądał Sośnierza, nie, nie. Proszę? Nie chce się ludziom. Albo się nie chce, dokładnie. Od tego momentu, jeżeli nie będziemy wychodzić na ulicę, nie będzie już pogromu, to dyrektywy akta 2. Akta 2 będzie wprowadzane przez 2 lata w każdym państwie Unii Europejskiej. Jestem, jak to zrobią, czy koncerty prowadzą w momencie, kiedy w tych krajach, czy od razu prowadzą dla wszystkich? Dla każdego kraju, z tego co rozumiem, to trochę przekształcą tą dyrektywę, ale generalnie będzie w takim samym znaczeniu. Ale nie chodzi mi o to, czy te koncerty będą wprowadzać się tak, że będzie wprowadzać tylko w kraju, w którym wejdzie, czy wprowadzi od razu na całą Unię? To mnie zastanawia. W wszystkich państwach Unii. Jednocześnie. Tak. Tygodni może nawet. To tak w ciągu pół roku większość platform to zrobi. Ma na celu filtrować treści wprowadzane do internetu. Od 17. Kończymy kółko pod Adasiem. Proszę? Już trwa 37 minut. 37, czy zaczął się o 17, jest 43. Aby ja się spóźniłem, tak, racja. 5 minut ja się spóźniłem trochę. No. Tak naprawdę było jeszcze przed. Na Facebooku wysłano, że dać mesę do 20. No. Może będzie powtórka. Jeszcze jedno kółeczko, nie? I to może zgadzać się, byle przejść. Dokładnie. Jest to robione pod przykrywką Prawa Polskich i pod przykrywką walki z terroryzmem. Tak naprawdę na walki z terroryzmem nie wierzy to nic. A co, chcesz zobaczyć? Mateusz Zając. Cenzurujemy przeciwko dyrektywom i regulacjom Unii Europejskiej, które pozwolą państwom Unii Europejskiej filtrować i cenzurować internet. No bo tutaj jest OAMC 2, która jest dyrektywą i o rozporządzeniu cenek, które jest również groźne, a nawet bardziej. Czego nie chcemy? Cenzury! Co bronimy? Internet! Akta 2! Do kosza! 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 Akta 2 do kosza! W momencie, gdy wszyscy mówią o akta 2, Unia przeforsowuje równie groźne rozporządzenie, którym jest TEREK. TEREK pozwala filtrować i analizować treści wkrywane do internetu oraz wymaga usunięcia tych treści w jedną godzinę od głoszenia. Czyli każdy, kto będzie prowadził Mateusz Zając, koniecznie. Czekaj, bo mój telefon to mógł. Nokia 1, nie polecamy. On 300 zł kosztuje, podajcie. To moja babcia go miała kupować, ale kupiła S3 Mini Samsunga. Ja go dostałem, z ceglaku. Aha. Tak. Do roku temu to dostałem z ceglaku dla bezpieczeństwa. To jest to? Tak, ten.
Zaczynamy się cenzurę w internecie, którą wprowadza Unia Europejska. Dzięki. Stop cenzurze w internecie. 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 Stop. Ale albo masz widownię gamerską, albo dostałeś filtra na tym ostatnim filmie. No, ale szczerze ci powiem, normalnie to nie ma takich zasięgów jak odnośnie akta. Co się to 25 wyświetleń? Normalnie jak tam jakiś gameplay czy stream, to średnio jest tak 5 łapek w górę, tam jedna w dół, a przy, odnośnie akta to jest czasami wszystkich reakcji łącznie około 30. No nawet nieźle. Ale pod czym? Szczerze ci powiem, nawet nie patrzyłem ile jest. Tego co widzę 25. A. Stop cenzurze w internecie. Stop cenzurze w internecie. Stop cenzurze w internecie. Proszę? Tam jest jakiś problem. Tak. W internecie. To już urosło. A dzięki za suba w ogóle. Tak. Protestujemy przeciwko. Ostatnio było tak samo, że zaraz pod koniec też był jakiś protest. Tak. Filtry, które będą cenzurowały internet oraz filtrowały wszystkie jego treści. Jest mowa tutaj o AC2 i OTR. Tak. Wprowadzamy obecnie przez Unią Europejską. Tak. Już wiem, kto to jest tam na tym. To jest taki tam gościu, co on uzdrawia niby. Albo tutaj w tym miejscu i będziemy przemowę walczącą robić. W ogóle takie chrześcijańskie. No nie wiem, szczerze powiem. Może ma jakiś dar, ale nie wiem. Szczerze nie zaufałbym. Ja też. Ponoć za darmo to robi. Cenzury! Co będziemy bronić? Internet! Czego nie chcemy? Cenzury! Co będziemy bronić? Internet! Tutaj, na placu przed. Dobrze. To chce megafon? Dajemy równo z tamtym. Gdyż jakoś montował stabilizował tą surówkę, czy? Szczerze ci powiem, raczej surówkę. Bo to jednak będzie ważyło około tam 12-13 giga, to by długo trwało. Render. Ale w sumie to co by montować? Dobra, dziękuję wszystkim. Żeby stabilizować. W sumie. Zobaczymy. Protestujemy od 2016, protestuję od 2012. Będziemy bronić internetu. Broniliśmy go w 2012, będziemy bronić też teraz. Będziemy bronić. Ale raczej w domu surowe dam. Nie odpuścimy wolności w internecie. Dzięki, że byliście, dzięki, że jesteście pomimo ciężkiej pogody. Jest u nas tak 40 osób, to całkiem sporo, biorąc pod uwagę warunki pogodowe oraz jakby stan, jakby w jakim jesteśmy teraz. Oddaję mikrofon dalej. Dzięki, że jesteście. Pozdro. Tak jak kolega powiedział, w 2014 roku zaczęliśmy przygodę z tamtymi prawami, które miały ograniczyć przepływ informacji z przestrzeni cyfrowej. Tak zbliżyliśmy się. Zbierzamy się już przez kilka miesięcy kilku osobom w Polsce, w ogóle temat został nagłośniony. W tej chwili
Mamy też problem z rozporządzeniem TRREG. Całe ustawodawstwo niestety idzie w kierunku, żeby internet stał się taką telewizją, takim radiem licencjonowanym, gdzie my, zwykli użytkownicy, nie będziemy mieli prawa wypowiadania swojej opinii, nie będziemy mogli kreować informacji, nie będziemy mogli komentować tego, co się wokół nas dzieje, tylko będziemy poddawali monopolizowanym przekazom, licencjonowanym przekazom, tymi takim przekazom, które wymyślą sobie politycy po to, żeby dany system utrzymać u władzy. My, obywatele Unii Europejskiej, sprzeciwiamy się braku poszanowania naszych praw, fundamentalnych praw człowieka, które gwarantują nam swobodny przepływ informacji, które gwarantują nam możliwość wypowiadania się, komentowania, szerzenia swoich opinii oraz wolność, którą chce nam się odebrać w postaci tego, że w imię praw autorskich na przykład będzie ograniczana nasza możliwość kreacji swojego wizerunku. Ten gościu, co teraz mówił, to on w Warszawie chyba też występował. A to chyba nie robił. Tak, to po włosach patrzył. Na YouTubie to ciężko co tak. Nie przestaniemy na wykopie jest. Dopóki ta dyrektywa nie zostanie odwołana. Nie ma zgody. Niekoniecznie, mi się wyświetlało na pierwszej stronie. Nie ma zgody na ograniczanie wolności słowa. Była już sytuacja w 2012 roku, kiedy wyszliśmy na ulicę. Udało się nam. Dzisiaj też nam się uda. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękujemy za zabezpieczenie Małszu i w takim razie, jeśli nie ma... jeszcze tutaj kurczę kolega chciałby coś powiedzieć. To dziękuję wam wszystkim, tym, którzy zdecydowali się jednak przyjść do mojej komuny. Ponieważ tutaj chciałem powiedzieć się w imieniu tych małych twórców. Tych małych twórców internetowych, którzy nawet nie planują póki co zarabiać na swoim kontencie, którzy wrzucają do sieci. Ta dyrektywa całkowicie uniemożliwi nam kreowanie swojego wizerunku. Uniemożliwi nam realizowanie swoich pasji i dzielenie się nimi na łamach internetu. I nie mówię tutaj tylko o YouTubie. Mówię tutaj też o innych mediach społecznościowych, jak Facebook, jak Twitter, czy inne pomniejsze portale. Ponieważ tutaj wizje po wprowadzeniu dyrektywy Akta 2 i rozporządzenia TRREG są takie, których nie powstydziłby się nawet sam George Orwell. Według współczesnych interpretacji powieść antyutopijna George'a Orwella 1984, kto czytał, ten wie, politycy Unii Europejskiej dokładnie kopiują zachowania, które zostały tam opisane. Skończy się wolność. Władza będzie celem, a nie środkiem do poprawiania dobrobytu obywateli. Skończą się dobre lata. Z Europy zniknie Facebook, zniknie YouTube, znikną wszystkie usługi Google'a. Nie będzie nawet wsparcia dla telefonów wyposażonych w systemy Android. To jest taka wizja, która wydaje się mało prawdopodobna. Jednakże rządzący Unią Europejską będą próbowali kolanem przepychać to rozporządzenie w celu podłożenia najgorszego możliwego scenariusza. Dziękuję wszystkim, którzy tu są. Jednocześnie wierząc w to, że ten jeden głos, że każdy jeden głos każdej jednej osoby, która tutaj jest, będzie ważny. Może zmienić przyszłość. Przyszłość, w której wszyscy będą mogli się bez ograniczeń kreować. Przyszłość, w której wszyscy zachowują zdrowy rozsądek. I przyszłość, w której każdy ma dostęp do takiej informacji,
do jakiej chce mieć dostęp. Dziękuję wszystkim, życzę po raz nie wiem które. Oficjalnie jako organizator ogłaszam, że zgromadzenie się zakończyło. Jeśli ktoś chce, jeszcze zbieramy się potem w takim jednym miejscu, jeśli ktoś chce porozmawiać, to zapraszamy. Dziękuję wszystkim. Brawo! Akta 2! Do kosza! 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 Kto chce, idziemy teraz do klubu pogadać co dalej, zapraszamy.